Elton John, proszę Państwa, tutaj Wasz ulubiony youtuber Kubikso i dzisiaj widzimy się z filmikiem. Pewnie wszyscy myślicie, że ten filmik jest związany z oto tym zamkiem, ale lecz to nie jest z tym związane, jest to związane z oto tym widokiem. Mamy tutaj piękną panoramę, ale ta panorama będzie nam tylko służyła, żeby ładnie wyglądał kadr. Dzisiaj będziemy sobie właśnie oceniali Instagramy widzów. Instagramy widzów wybierałem z mojego Instagrama, na który Was zapraszam, będziecie mieli o... Tutaj właśnie nazwę mojego Instagrama musicie wpaść i możecie jeszcze wpaść na to zdjęcie, co pojawia Wam się tutaj, co robiliśmy je teraz. I pod tym zdjęciem piszcie swoje Instagramy, jeżeli chcecie być oceniani w kolejnym odcinku, a ja będę do kolejnego odcinka Was wybierał właśnie z tego posta. No i jeszcze na samym starcie możecie oczywiście zostawić łapeczkę w górę pod filmikiem, a my właśnie zaraz się pojawimy w innym miejscu. A więc widzimy się zaraz. Dobra, a więc jesteśmy już tutaj w tym miejscu, a więc idziemy teraz na nasze piękne miejsce widokowe i idziemy oceniać. Dobra, a więc jesteśmy już tutaj i będziemy teraz oceniali, będziemy wybierali ludzi z mojego właśnie Instastory. Teraz właśnie będę... I mamy tutaj właśnie 4 Instagramy. To mamy tutaj 6 właśnie Instagramów, a więc idziemy na pierwszy Instagram Oren080. Okej, a więc widzimy tutaj Oren080, to jest akurat Instagram Żady, a więc pozdrawiamy Żada. I mamy tutaj, że jest blogerem, opis, że tutaj ma telefon Huawei P30 Lite i datę urodzenia, że jest youtuberem, tak dalej, inne takie rzeczy. Widzimy profilowe nawet jest spoko, mamy tutaj dużo nawet obserwujących i zobaczmy sobie jego zdjęcia. Zdjęcia tam, nawet powiem, że spoko, tutaj widzimy jakaś małpa, kurde, na drzewie się uwiesiła. Zobaczymy dalej. Tutaj widzimy, że na jakichś tych górach jest, kurde. Kurde, bluza Supreme. Ciekawe, czy oryginalna. O, tutaj widzimy, stunter, tutaj my też jesteśmy stunterzy, zobaczcie. Gang stunterów. Dobra. Tutaj mamy jakieś zdjęcie w polu, o, to zdjęcie akurat fajnie wyszło. I tak patrząc na tego Instagrama, Instagram bardzo właśnie kozacko wygląda. Fajne zdjęcia, lecz tutaj na przykład to zdjęcie, takie te kolory, tak trochę słabo wygląda to. Ale parę zdjęć jest na przykład bardzo kozackie. To ogólnie Instagram bardzo fajny. Jakbym miał go ocenić liczbowo, to ocenia go na 8 na 10. Okej, dobra, to idziemy na kolejnego Instagrama. I przed chwilą właśnie dostaliśmy od DX Nawrocki, żeby nas ocenił. To chodź tutaj proszę do nas, DX Nawrocki. Pomożesz mi ocenić twój Instagram, dobra? To powiesz mi, mamy twojego Instagrama, a więc proszę powiedz mi, co znajduje się na tym awatarze. Znajduje się ja, to zdjęcie było robione na Grodnie. Gdzie jest Grodno? W Rosji nie ma Grodna? Takie miasto. Coś Grodny jest. Ale takie miasto jest chyba. Ty byłeś w tym kraju, w innym, czy gdzie ty byłeś? Jak byłeś? Dobra, to patrzymy. Widzę tutaj piękne zdjęcie. Zdjęcie było robione z którego miejsca? Z tamtego. Z tamtego było zdjęcie, ale tutaj widzimy Franka jak skacze. Zdjęcie bardzo kreatywne. O, tutaj kolejne zdjęcie w zamku, było z tego samego miejsca, co wam pokazywałem. Tutaj widzimy zdjęcia w łazience w lustrze, bardzo polecam. Bardzo ciekawe. O, tutaj widzimy jakiegoś hakera, co tam dosuje pewnie ludzi. Pewnie jakieś tam, nie wiem, e-maile są hakowane. O, tutaj widzimy na BMX-ie, znowu na zamku. Widzę, że tutaj nie tylko ja jestem takim fanatykiem zamku, na wrachu również też jest fanatykiem zamku. To powiem tak, że... O, tutaj widzimy, to ty malowałeś? To, no. Olu, z ciebie, kurde, plastik. Plastik. Myślałem, że plastik powiedziałem. Tutaj widzę na podwórku. No to ogólnie Instagram fajny. Ten Instagram również zostaje 8 na 10. Dobrze, dziękuję ci bardzo, że widzicie nawet ręki nie pada. Dziękuję ci bardzo. Dobrze, a więc idziemy z kolejnym Instagramem. Kolejny Instagram to jest xfrankeD, ale ja Franek chyba się nie chcę pokazywać w kamerze. Jaki rower do stuntu, idealny. Ogólnie napiszcie, czy rower idealny do stuntu, bo według mnie tak. To oceniamy. Mamy tutaj kolejny opis, a nie sprawdziłem na Wrochowi. No, opis, ale pewnie też miał taki jak Franek Ciulowy. Tutaj ogólnie zdjęcie jest bardzo ładne, lecz ze starym rowerem i moim zdaniem kolory za mocne. Tutaj trochę Franek się za mocno kolorami bawiłeś. Tutaj zobaczmy tutaj jakieś popisy zdolności. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj Franka, o, patrzcie jak skacze, kurde, Paweł Jumper normalnie, lecimy. Cyk, o, jakie tutaj przejścia, o, tutaj ciśniemy slow-mo, ogólnie dowalone. Tutaj mamy kolejny rower, tutaj widzę, że wszystko czarno-białe. A idealnie lower idealnie kolorowy. Tutaj widzimy kolejne ujęcie z GoPro.
piękne ujęcie z GoPro. Zatem ja mam kolejny level. I znowu level. I znowu level. I znowu level. Tutaj widzimy same levely, same filmy i same levely, wiecie o co chodzi. No a więc tutaj, o, widzimy tutaj jakieś stare zdjęcie. Tutaj mamy Deadpoola, widzicie, co innego niż rower. Wszędzie rowera, tutaj Deadpool, nagle jakaś taka ściana z cobblestone'a, kurde, widać tutaj fanatyk Minecrafta. Ten Instagram dostaje wyjątkową ocenę 8.5/10. Zaraz leci Mateusz.pl. Profilowe nawet spoko, ale bym w sumie zmienił. Tutaj mamy fajne zdjęcie, taki trójkąt, kurde, bermudki. Tutaj pewnie nad morzem był w Gdańsku. Tutaj widzimy w lesie, to akurat ja mu to robiłem, to zdjęcie. Tu jakiegoś Jordana. Jakaś IKA. Kurde, po IKA nieźle. Jakieś narzędzia. Jakiś znowu torba z IKEA. A tutaj masz Mateusz. Tutaj widzimy takie kreatywne zdjęcia. Tutaj widzimy motor, o tak powiem. No i powiem, że ten Instagram też wygląda bardzo kozacko, ale akurat dam mu ocenkę 7/10. Mamy tutaj Instagrama Ciastek Area, widzimy tutaj, że jakieś sprawdźmy sobie. Widzę tutaj jakieś pod jakiś pinball stadion. Tutaj zdjęcie z jakimś stiu, kurde, z brodziatym. Tutaj widzę zdjęcie z YouTube'a. Tutaj widzę chill wagon. To nie jest Lover Joint. Dobra, tutaj mamy jakieś buciki o Adidasy. Oczywiście my też mamy Adidasy. Ty też masz Adidasy, ty co tam masz? Ty to nie masz Adidasów. Franek też ma Adidasy, wiecie, buty Adidas zawsze najlepsze. Najlepsze do stutu, o, potwierdzam. Tutaj widzę, tutaj strasznie dużo jest takich zdjęć. No na dole fajne zdjęcia. Są takie zdjęcia, są, nie wiem, takie duże twojego kanału jest takie zdjęcia trochę. Są niektóre bez sensu. Na przykład to. Jakiś, nie wiem, film nagrany. Profilowe trochę za ciemne, bym trochę ciekawszy co zrobił. Takie być oryginalne. A nie zdjęcie w lustrze, cyk. Oj, macie zdjęcie w tym. Profilowe fajnie, tak jakby się ktoś postarał. Profilowe to jednak trochę wyróżnia was z tłumu. I to jest trochę jedna z ważniejszych rzeczy. A więc oceniam Instagrama na też na 7. Nie, to, albo tobie dam 6.5 za to, że tego YouTube'a wstawiać. Te zdjęcia akurat takie trochę słabe były. I Bulliver akurat taki awatar fajny jest nawet. Widzimy tutaj zdjęcia rowerów. Również widać tutaj, że Stuntar. Kurde, też sobie kupił rower do Stuntu. Tu fajne zdjęcie wyszło, ale trochę ciemne. O, tu też jest fajne zdjęcie. Te zdjęcie to jest miniaturki, trochę kolory takie przesadzone. O, te zdjęcie już takie trochę słabsze. To jest już takie fajne zdjęcie z rowerem. Tutaj widzę chyba na wakacjach gdzieś byłeś. O, w Zakopanu. Do Zakopana takie coś jest? A rodzice naprawdziły w wakacjach. Aha, to nie wiem, ale fajne zdjęcie. O, tutaj znowu fajne zdjęcie kozackie z Zakopanego. O, tutaj widzę na łódce. A to ogólnie trochę masz tych zdjęć, jakiś filmik jest. Co jest, bo widzę tutaj Willy robione. Kurde, ale Willy. Ogólnie Instagram fajny jest bardzo Bullibera. No i Bulliverowi daje właśnie 8.5/10, bo bardzo ten fajny Instagram jest. No to a więc to były wszystkie konta. A więc jeżeli ktoś chce oczywiście ocenkę, to wpadacie na tego Instagrama. Tutaj macie właśnie mojego Instagrama, zapraszam was bardzo na niego. Tam będzie właśnie zdjęcie, o którym wam prędzej mówiłem i będziecie mogli na nim napisać komentarz i dzięki niemu ja was właśnie ocenię. A więc przypominam wam, że jeżeli wam się filmik spodobał, to możecie oczywiście strzelić łapkę w górę oraz zostawić przycisk subskrybuj na moim właśnie palcu. I chcę wam powiedzieć, że za niedługo będzie opcja dla paru osób do oglądania przedpremierowo moich filmów, a więc wyczekujcie, za niedługo powiem wam więcej. A więc trzymajcie się, życzę wam miłego dnia, no i siemanko!